i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Urząd Miasta Żoliborz ogłosił konkurs tutaj na mural. Nazwa konkursu było Ich trud i krew nie poszły na marne. I konkurs dotyczył Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego i rysunki, które mają tutaj być na tym mural, miały się jakoś dopasowywać do otoczenia i do na przykład do harcerskiej poczty polowej Powstania Warszawskiego i do trasy Armii Krajowej, która tutaj przebiega. Właściwie to jest taka moja pierwsza duża praca. Po prostu kończyłem studia i jednak nie chciałem robić tego, co z czym moje studia są związane, czyli budownictwo. A chciałem zaryzykować, żeby coś dłużej zrobić. Czyli znaczy coś, co lubię, tak? Czyli to jest konkurs, który mi najbardziej przykuł moją uwagę. I postanowiłem w nim wziąć udział. Po prostu opracowałem te 2 miesiące nad tą pracą, nad tym projektem. I się udało, najwidoczniej. Kiedy się dowiedziałem, że wygrałem, to musiałem wszystko od podstaw zorganizować, wszystko od podszewki. I z początku myślałem, że dużo sobie sam poradzę, ale jednak wszystko pokazało, że potrzebuję więcej osób i sam na pewno nie dam rady i właściwie to tylko tak dyryguję to tą ekipą moją. Na początku byłem tutaj z Anią, potem doszła do nas Magda i Kuba w zeszłym tygodniu. I na początku, jak robiliśmy z tamtej strony, to jednak mieliśmy negatywne opinie. Dużo takich było prowokacji, zaczepek, że ludziom się to nie podoba, ale teraz jak już się ta praca rozwinęła i może się sama bronić, to nie mamy już od jakiegoś czasu w ogóle. Nic nam nie mówi negatywnego na ten temat. Wszystkim się podoba i zaczyna to być takie miejsce, może nie kultowe, ale jakieś takie miejsce spotkań. Ludzie tutaj przychodzą i lubią oglądać, jaki jest postęp tej pracy. Lubią się właśnie pytać, o co w tym wszystkim chodzi i nawiązują tam jakieś rozmowy z nami. Kibicuję, córka tu maluje, więc jestem dumna. Bardzo. Od samego początku. Bardzo, bardzo jestem z niej dumna. Mój tata złożył przysięgę, ale nie trafił na grupowanie. Spóźnił się, bo z Brudna jechał przez most. Ale mógł opowiedzieć bardzo ciekawe rzeczy, bo spędził powstanie na ulicy Świętej Barbary. I bardzo dobrze pamięta. Był wśród cywilów, ale pełnił rolę porządkową. Grabarz, różne rzeczy. Gasił pożar na Świętej Barbary. Po drugiej stronie Beginięcy. Jestem wiarkiem od początku. Tak, malowałam też po tamtej stronie i tutaj jestem najdłużej. Tak. W internecie, już nie pamiętam na jakim portalu Jarek zamieścił to ogłoszenie. Odpowiedziałam, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy na temat tego muralu. I później Jarek zadzwonił i powiedział, że możemy współpracować. Ja się przyjaźnię z koleżanką i powiedziała, że potrzebują pomocy. Przyszłam ratować. Po prostu więcej osób jednak jest potrzebne, bo to jest duża praca. Ja jestem architektem generalnie. To szczerze mówiąc pierwszy na taką skalę. Może wszyscy tu mieszkamy chyba w Warszawie. Ja się urodziłem na Bielanach. Moja babcia powstanie walczyła, że po prostu sam temat mi się spodobał. Widziałem pierwsze kilka zdjęć zrealizowanego części muru. Po prostu myślałem, że byłoby miło w czymś takim wziąć udział. I się jakoś udało. Jestem zadowolony, w którym to kierunku idzie. Generalnie. I cóż, o czym można marzyć więcej? Robić coś innego.